nie może nic złego wyniknąć z czytania Biblii. Serio? Najgorsze rzeczy w historii ludzkości wyniknęły z tego, że ludzie wzięli Biblię, przeczytali ją i zmanipulowawszy ten tekst, przedstawili swoje mądrości, podbudowując je tekstem biblijnym, żeby doprowadzić do absolutnych okrucieństw. Hitlerowcy głosili Gott mit uns, a jak trzeba było, to nawet mieli 3 czy 4 wersety, na które się powoływali, biblijne, twierdząc, że oni są prawdziwymi chrześcijanami. Hitlerowcy. I dlatego, no że skoro tak, no to im papież pobłogosławił tam sztandary i armaty, czy co on tam temu SS błogosławił. Poznawajcie Słowo Boże, ale tylko przez praktykowanie tego słowa. A nie przez czytanie, żeby mieć jakąś wiedzę, na bazie której upnujecie jakieś spiski de facto antyboże, bo czytając Biblię, a nie chcąc jej praktykować, wpadniecie w pokusę, żeby wiedzieć, a nie robić, i staniecie się hipokrytami jak faryzeusze. Widzicie, o co chodzi?